Dzień dobry. Mamy nagrody tutaj, tak, dla aktywnie uczestniczących w prezentacji naszej. No dobrze. No dobrze, to może zaczniemy od tego, że dawno, dawno temu, gdzieś w jakiejś sieci, daleko, daleko, wspaniała przygoda rozpoczęła się. No ale zaraz, to chyba nie ta bajka. Bo to chyba było rok temu. Znowu coś pomyliłeś. Tak, bo myślałem, że to jest prezentacja z Star Warsów. No dobra. To zacznijmy od tego, że jest to część pierwsza, ponieważ jest to saga, która będzie się składała z 384,5 odcinka. A jest to historia pewnej epickiej wyprawy, która zaczęła się dawno, dawno temu, tak jak przed chwilką napisaliśmy, i zostanie opowiedziana przez naszą dwójkę, w przyszłości będziemy mówić w trójkę, czwórkę, a później zbierzemy całą drużynę pierścienia. Możemy czy czekamy? Zdrastwujcie. O, przyszedł następny członek drużyny pierścienia. I następny. I następny. Ojej. Okej, czy cała drużyna pierścienia już się zebrała? Z balkonikiem. No dobrze, ponieważ żeby nie tracić czasu, a slajdów jest bardzo dużo, wyprawa do Mordoru trwa bardzo długo, no to zaczynamy. I mamy pierwsze zdjęcie. I tak naprawdę chyba możemy zrobić pierwszy konkurs. Czy ktoś z obecnych wie, co to jest? A wie, w którym roku wyleciał? O, i tutaj kolega po lewej. Kolega niestety wygrał, jest 58, ale w takim razie zadamy dodatkowe pytanie, żeby nie było. Sputnik, czyli co? Czyli? Jak to po polsku było? Towarzysz z podróży? Wyprawy? Druh, dokładniej. No dobra, no to w takim razie możemy przekazać to pierwszy... To ja za hostesę tutaj. Pierwszą nagrodę. Kto wygrał, bo tak pod światło. Tak, to się nazywa wrzuta. Ach, w ogóle to był rok na... Tak, ale teraz, czy wiecie, dlaczego umieściłem Sputnika na tej prezentacji? Brawo! Nie wygrał pan niczego. W 57 roku tak naprawdę wysłanie przez naszych przyjaciół z Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Sputnika w kosmos wywołało coś, co niektórzy mówią o tym szok w Stanach Zjednoczonych. Nagle okazało się, że wieloletnia po II wojnie światowej, wieloletnia próba utrzymania pokoju, utrzymania swoich sieci przez Związek Socjalistycznych Republik została załamana, bo nagle wypuścili coś w kosmos. I nagle mogą rozwalić Stany Zjednoczone.
Więc co Stany Zjednoczone zrobiły? No, powołały do życia agencję, która się nazywała ARPA, no, która miała jak gdyby za zadanie wspieranie różnych inicjatyw takich technicznych, w tym budowa sieci, głównie w rejonach wojskowych i okołoakademickich. No i tak też się stało. Ponieważ ta organizacja ARPA była organizacją stworzoną przez rząd i przez wojsko, tak naprawdę twierdziła i chciała w swoich zamierzeniach zwiększyć siłę Stanów Zjednoczonych i połączyć jednostki uczelniane pomiędzy sobą, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał tych naukowców sprowadzonych z Europy po II wojnie światowej, żeby zdobyć siłę. I tak naprawdę od tego wszystko to się zaczęło. W poprzednim slajdzie była agenda, ale my stwierdziliśmy, że agenda musi być trochę inna. No i tak naprawdę z tych mrocznych lat 50., 58, to już jest prawie 60, weszliśmy w lata 60., 70. No i tutaj mamy tak naprawdę trzy zmiany pokoleniowe i tak naprawdę trzech wykonawców odtwarzających rolę pewnego miłego pana. Więc jesteśmy w latach 69. I tutaj mamy następny slajd. Następny slajd pokazuje pewną miłą panią, która dla ułatwienia, żeby było, zagrała w 69 roku od 15 do 18 sierpnia, a tak naprawdę dokładnie 16 sierpnia między 2 a 3 w nocy na scenie. I ktoś mi może powiedzieć, co to jest za pani i jaki to był festiwal? Cholerka. No, wszyscy wiedzą, więc nie mamy tylu nagród. Kto powiedział pierwszy? To czy możemy poprosić? Znaczy tak, Robert wrzucił tutaj zdjęcie Janis Joplin. Mnie to się kojarzy z takim trochę rozluźnieniem nastrojów różnych i taką swobodą. No. Wiesz ale, co, idź spytaj się Alicji, gdy miała 10 z cali wysokości. Ale ja tutaj taką odnajduję jak gdyby związek z internetem, że internet też jest właściwie takim jakimś dosyć wolnym medium, którego w żaden sposób się nie da ograniczyć. No i ponieważ Robert taki wrzucił slajd, to ja sobie taką analogię tutaj do tego slajdu odnalazłem, że właściwie wiadomo, że przy budowie projektu internet założenie było takie, że ta sieć miała być przede wszystkim odporna na wszelakie jakieś awarie, ataki. No i przede wszystkim też miała gwarantować wolny taki przepływ, tak? Znaczy w sensie, że no każde dane można było w nią przesłać. A ja mam trochę inne stwierdzenie. Czy ktoś wie, ile osób było na Woodstocku? No dobra, powiedzmy sobie około 300 tysięcy osób. Ile osób miało dostęp do jakiejkolwiek sieci wtedy? Kilka osób, jakiekolwiek sieci, kilka osób, kilkanaście osób. No dobra, nie mówmy o telefonicznej, to jest w ogóle coś innego. Mówimy o sieciach transmisji danych, ale to jest inna sprawa. W każdym razie generalnie porównanie jest takie. Lata 60., lata 70., Woodstock, Janis Joplin, Creedence i parę innych lepszych zespołów grało na festiwalu, gdzie było 300 tysięcy osób. Dużo. W tym momencie siecią pakietową zajmowało się kilka osób. I to jest bardzo, bardzo stwierdzenie, do którego wrócę w późniejszym czasie. No więc skoro już mamy
mówimy o wrócimy do naszej nieszczęsnej prezentacji, opuszczając Genis. To tak jak już powiedziałem, ARPA, pierwsza na świecie sieć pakietowa, stworzona w latach 60. a służyła głównie do wymiany informacji za pomocą protokołu urządzeń IMP, Interface Message Processors. To są urządzenia, które w chwili obecnej można nazwać routerami. One routowały pakiety pomiędzy sieciami. Zasady działania tych routerów, protokołów zostały opisane w RFC. Wtedy pojawiły się już RFC. Znaczy jeszcze wcześniej, tutaj się Robert wtrącę, pod koniec lat 70. zaczął być tworzony protokół TCP. To było tak, że ten protokół był gdyby opracowywany na między innymi na uczelniach, na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii, gdzie też no, używano powiedzmy jakichś pierwszych Unixów. I tam poważne prace się rozpoczęły nad wdrożeniem protokołu TCP do właśnie do Unixa. I to właściwie koniec lat 70., 78., 79. można uznać za początek protokołu TCP. Tak naprawdę chyba oficjalna data to jest 1980, ale tak naprawdę no, prace trwały chyba 2 lata nad tym protokołem. No, później zostały też powołane grupy robocze, a w tych grupach roboczych no, zaczęto opracowywać właśnie RFC. Robert. No dobrze, a jeżeli już mówimy o RFC, to tu mamy taki fajny znak zapytania. To jest następne pytanie, które jest pytaniem do sali. Zero nie. Jeden jest bardzo dobrą odpowiedzią, ale to... To nagroda będzie przy innym pytaniu. Nagroda będzie po 23. Albo 20:30. Ja wiem, na pewno gdzieś będzie jakaś niewzmieszana whisky. Robert, powiedz, co to jest za urządzenie. Bo no to tu... już mówiłem, że to jest IMP, czyli router. Trasownik tak zwany. Tak. No to mamy rok 77, marzec. Pamiętny rok. ARPANET, czyli sieć stworzona przez ARPA, łącząca jednostki edukacyjne w sieci. I tak naprawdę pytanie jest zasadnicze. To wszystko, co tutaj jest, jest linkami telefonicznymi. Albo i mniej. To ile? 300 to były... Niżej. Niżej. Coś w tym rodzaju, tak. Chyba się... Tak, dokładnie, to było to jak teleksy. Ale na tym schemacie są 2 linki. Znaczy, można powiedzieć, że to jest mapa internetu wczesna. Tak. No i są 2 ciekawe linki. Dwa ciekawe linki. Jeden pokażę tutaj do takich fajnego miejsca jak Hawaje. Bardzo fajne. Ale na tej mapie jest jeszcze 2 link. I teraz powiedzcie mi, dokąd ten link mógł być zrealizowany. Nie jest to Londyn. Nie jest to Lądek Zdrój. Nie jest to Szkocja. Nie jest to Irlandia. Nie jest to Alaska. Nagroda specjalna zostanie przekazana po prezentacji. Taka podpowiedź, jest to takie rejony Skandynawii. Brawo. Tam dobra odpowiedź. Dokładnie. A teraz, czy ktoś może powiedzieć, dlaczego do Norwegii? Bo najbliżej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I to była najbliższa baza wojskowa armii wyzwoleńczej krajów wolności i swobód obywatelskich.
dopiero z Norwegii była trasa do Londynu i z Londynu dalej w Europę. No dobra, a ponieważ już się znudziliśmy tak naprawdę tą siecią, to trzeba zrobić coś nowszego. To jest znowu 77 rok. I znowu występ w Amsterdamie. Jeszcze mogę powiedzieć, gdzie, w jakim klubie? Paradiso. A czy ktoś może powiedzieć, kto grał? Co to za panowie? Co to za panowie? Ten tutaj na przodzie to już niestety nie żyje. Tak. Taka niestety. Podpowiedź. Był to zespół wywrotowy, który łamał wszelkie jakieś konwencje i dobre obyczaje. Brytyjski zespół. O, tutaj ktoś powiedział dobrze. Sex Pistols. Tak, Sex Pistols, grający w Amsterdamie. Słynny zespół, bo jest to zespół, który przed na Tamizie zrobił koncert, na którym zaczął grać God Save the Queen i który został po kilkunastu taktach tej piosenki zamknięty przez policję za obrazę majestatu. Cóż. No ale to jest rok 77, nadal mamy wolność, nadal na koncertach jest kilkaset tysięcy osób, a przy sieci ciągle jest tylko kilka, już w tej chwili set osób, jeżeli nie kilka tysięcy. No ale następny przerywnik. Mamy rok 70, już lata 70 się skończyły, zaczęły się lata 80. Nastąpiła zmiana. I chyba tak ta zmiana była znacząco lepsza. Roger Moore był chyba jednym z... No już TCP i IP się pojawiło. Tak. To Roger Moore wprowadził, to jest... Człowiek, który swoim odwiecznym narzędziem wprowadził sieci pakietowe. No ale tak się śmiejemy i przejdźmy sobie dalej. Niestety znowu jest... Nie. Nie, no tutaj akurat nie ma, według mnie nie ma się co śmiać, bo to jest człowiek, który niestety już od nas odszedł dobrych parę lat temu. Jest to człowiek, który dał i wprowadził do internetu i w ogóle do nas bardzo dużo. No, wymyślił parę rozwiązań, które zmarł. Do tej pory są stosowane, między innymi DNS. Zmarł w roku 98, czyli parę lat temu. Kurczę. Dobra, paręnaście lat temu. A, to przepraszam. Nie chciałem. Nie no, tutaj już niektórzy powiedzieli, że jestem tam 58 Sputnik i tak dalej. Trochę Robert podobny do ciebie. W każdym razie mamy tutaj Johna Pastela. Pierwszy człowiek organizacji Internet Society. Tak naprawdę nie chcę użyć słowa, bo ja napisałem guru internetu. Jest to człowiek określany raczej troszeczkę inaczej. O jego określenia tego nie powiem, bo nie mogę. Kolega może? Nie wiem, na jakie określenie chodzi. Okej. Okay. Takie B na końcu G. W środku U. Tak. Tak naprawdę to jest człowiek, który poprowadził IETF, organizację inżynierów, właściwą ścieżką. Jest to człowiek, który współtworzył protokół IP, współtworzył protokoły ICMP, TCP, UDP, czyli praktycznie wszystko, co jest ważne, z czego składa się nasz internet. A był to rok 81.
I co ciekawe, te rzeczy, które opracował wtedy i wymyślił, tak naprawdę od tego czasu się praktycznie nie zmieniły. Zostało opracowanych parę nowych protokołów, natomiast podwaliny i zasada działania praktycznie jest taka sama od 30 lat i no, jest to dosyć niesamowite. I tak jak powiedział Łukasz, tak naprawdę to jest człowiek, który wymyślił, jak ma wyglądać DNS. To znaczy zasada była taka, że nie wymyślano nowych rzeczy, czy inaczej, używano rzeczy, które do tej pory były używane. Jeśli czegoś nie było, no to oczywiście dodawano coś do tego, ale generalnie no, bazowano na rozwiązaniach już takich sprawdzonych, niezawodnych. I tak naprawdę internet do tej pory tak samo funkcjonuje, że no, używamy tego samego protokołu od już dziesiątków lat, można powiedzieć. I one nie zapowiada się, żeby ktoś próbował coś innego wprowadzić. I tak naprawdę to zdjęcie, które tutaj pokazuję, to jest właśnie John Postel. To, co on ma na ścianie, a to jest słabo widoczne niestety i całe szczęście, to jest mapa internetu. To, co jest zaznaczone, to są zaznaczone kraje. Tu jest Ameryka, jakieś tam inne, Anglia, inne dziwne kraje. Ale generalnie to pokazuje to, co się działo. To, dlaczego uważam, że to jest człowiek, który podłożył podwaliny i o którym warto wspomnieć, jest to człowiek, który wyprowadził z ETF-a zarządzanie adresami IP, stworzył IANE, organizację. Przedzielał adresy IP całemu internetowi. I to jest pierwsza organizacja, która zarządzała zarówno DNS-ami, jak i adresami IP. Jeżeli ktoś może na sali, komu John przyznał pierwszą /16? Chyba nie. Xerox, jakiś AT&T i inne takie. No ale w każdym razie generalnie to był człowiek, który trzymał władzę nad Janą. I tak naprawdę od 81, tak naprawdę od 81, kiedy powstał protokół i od czasu, kiedy TCP/IP stało się standardem i było powszechnie wykorzystywane, to jest człowiek, który rządził naszymi IP-kami. Znaczy, to przez niego mamy teraz problemy, bo przydzielał duże klasy do niektórym. Znaczy taką lekką ręką /8 potrafił rozdać. Ale to też jest wzmianka o DNS-ach. No, z DNS-ami było tyle śmiesznie, że na początku było to tak, że był plik etc host i on był rozsyłany do każdego jak gdyby węzła. No, w sposób taki mailowy najprawdopodobniej. No i nie było mechanizmu, który można by to było zarządzać. I dlatego też no, w końcu ten plik się dosyć mocno rozrósł. No i postanowiono jakoś sobie z tym poradzić i wymyślono serwery DNS. Zresztą podobnie na początku wyglądało rozsyłanie kwestii routingowych. Że też nie było protokołów routingu dynamicznego, czy też no i też w sposób taki mailowo rozsyłano pliki, w którym mówiono, która klasa ma gdzieś być przerutowana. No ale, i no dobra, mów. Tak naprawdę w chwili obecnej przeszliśmy na następną mapkę. To jest już mamy luty 82 roku. Podejrzewam, że są już osoby, które wtedy były już na świecie albo jeszcze albo planowały być właśnie, jeżeli już tak mówimy. W każdym razie generalnie to jest mapka, która została właśnie stworzona przez Johna Postela. Ona pokazuje tutaj połączenia pomiędzy sieciami. W późniejszym terminie, jak powiększymy, można zobaczyć stykówki, połączeniówki, jakie były przyznane dla danej sieci. Jakie były adresy połączeniowe, jakie adresy były przydzielone do tej sieci, czyli na przykład ARPANET, czyli ta stara sieć, o której mówiliśmy przed chwilką, miała adresację 10. Sieć LCS miała na przykład adresację 18 i kolejne oktety.
Clarknet, Intel Post, Comsat, BBN-y miały odpowiednie adresacje. I tak naprawdę to była mapa wraz z całego internetu. W 1982 roku to już stanowiło internet. To już posługiwało się protokołem TCP, to już rutowało, switchowało te adresy przydzielane dla różnych jednostek. I to był 82 rok, ponieważ przeszliśmy już do lat 80., do nowszych, których wszyscy znamy chyba. Zaraz sprawdzimy. Tak naprawdę przechodzimy do czegoś, co nazywało się NSFN, czyli NSF. To jest inicjatywa, która powstała pomiędzy 85 a 95 rokiem, mająca na celu połączenie jednostek uniwersyteckich, ale trochę szybszymi łączami. I tak naprawdę zastąpienie tej sieci ARPANET starej, to już taki miało być zrobione nie powiedzmy sznurkiem wiązane, tylko troszeczkę no, bardziej profesjonalnie. No i tak jak tutaj Robert powiedział, miało przede wszystkim jednostki edukacyjne wiązać ze sobą. I tak naprawdę w 85 roku 5 jednostek, Princeton, UOTS, NCSA, Cornell i Pittsburgh zostały połączone. I tutaj jak ktoś ma dobre oczy, to może spojrzeć jakimi prędkościami. 56 kilo. I to był tak naprawdę już początek, w którym coś, co wymieniło sieć ARPANET na coś innego, co już mogło być wykorzystywane w doświadczenia usług, bo już to zaczęły być prędkości, które były zjadliwe dla ludzkości. No? No dobrze, mamy 85 rok, powstał NFSNet. W Norwegii zagrał ten zespół. Money for nothing. No dobrze. No mówiłem, że to są lata, które wszyscy pamiętają. Niestety musimy przejść z powrotem do agendy. Lata 80. niestety następna zmiana pokoleniowa. Odszedł Roger Moore. Zastąpił go Timothy Dalton, no, który niestety zagrał chyba tylko w kilku, dwóch, trzech filmach. A później znowu został u nas zastąpiony. No, ale to był lata 70. do połowy lat 80. to był Roger Moore, tak jak pokazywałem na poprzednim agendzie. A lata 80., koniec lat 80., następna zmiana. Coś musiało się zmienić. Tu organizatorzy nam kazali z Jamesem Bondem coś wstawić i tak zrobiliśmy. Nie, żartuję oczywiście. Wtrącając, opowiem o następnej osobie. Człowiek, który uzyskał szlachectwo w Anglii, Sir Tim. Co zrobił? Zaczął pracować w takim fajnym instytucie, nazywa się CERN. Znajduje się na pograniczu Szwajcarii a Francji, pomiędzy Szwajcarią a Francją. Dobra, jedna część jest w Szwajcarii, druga część jest we Francji. I tak naprawdę ten pan pracował nad swoim systemem, który zarządzałby mu informacjami, pokazywał je, nazywał się Enric, czy jakoś tak. A tak, dokładnie. Był to marzec 89. W roku 90 ten pan pracując w CERN-ie stwierdził, że coś musimy zrobić. Dostał maszynę. Czy ktoś z Państwa wie, co to jest za maszyna? Ja wiem, to jest Next. A już było tak pięknie. To jeszcze jak powiesz, że to jest Steve'a Jobsa maszyna, to już... To, co jest na tej maszynie, jest napis,
który jest tutaj przesunięty, pokazany. Jest to pierwsza maszyna, która leżała na biurku, która była serwerem. Serwery do tej pory, to jak wszyscy wiemy, były wielkie hale z wielkimi mainframe'ami. Tam było wymienione, że to miały być superkomputery, które kosztują parę milionów dolarów i ważą parę ton. No i tak to mniej więcej wyglądało, że to przeważnie one odpowiadały za główne łączenie się z internetem, a do tych serwerów byli terminalami popodłączani no, końcowi użytkownicy. I tak generalnie się pracowało w internecie, że no, nie było stanowiska w domu czy na uczelni, no, tylko jakieś takie specjalne, dedykowane stanowisko zwane terminalem i tam, no, tam można było wysłać pocztę, ewentualnie coś w trybie tekstowym przejrzeć i tylko raczej w trybie tekstowym. A jeżeli mówimy o Nexcie, tak naprawdę to jest Next Cube, czyli ich kwadratowy. To był to pełni graficzny system bez powiedzmy trybu terminalowego, czy tekstowego, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie do czego dążę? Rok 90. Pan Tim stwierdził, że zaprezentuje nowy system. Ten system nazywa się World Wide Web. W skrócie WWW, jakby ktoś nie wiedział. Stwierdził, że to może być super system, ale nie ma oprogramowania do niego. To co zrobił? Prezentacja była w listopadzie. 25 grudnia powstała pierwsza graficzna przeglądarka Nexus. Następnie 26 grudnia powstał pierwszy serwer HTTPD. Nazywał się, jak sama nazwa, organizacja mówi, CERN HTTPD. A przeglądarka, żeby było trudniej, się nazywała World Wide Web. Tak, tak, przeglądarka się nazywała World Wide Web, później jego nazwa została zmieniona na Nexus, żeby nie było problemów. Powstały wtedy pierwsze strony www, pierwsze pokazanie tego. Cały pomysł został przez prawie rok rozbijany, i w 91 roku został zaprezentowany na grupie dyskusyjnej Alt Hypertext jako pokazanie. Bardzo dużo osób stwierdziło, że to jest dobry system. Można zobaczyć, co tam mają, można kliknąć na link, można obejrzeć sobie obrazek, ale ta przeglądarka Nexus miała jeden problem. Obrazki pokazywała w oddzielnym okienku. Nie można było połączyć obrazka z tekstem, czy wpleć w tekst, lub cokolwiek tutaj jest. W tym czasie, między 91 a 93 roku, powstało wiele implementacji przeglądarek. Część tekstowych dla starych terminali, część graficznych. Powstała na przykład przeglądarka, która się nazywa Viola www. Tak. Która była akurat jeden z bardziej popularnych przeglądarek w tamtym czasie. Coś popsułem. Spalił. No dobra. 93 rok, NCSA ogłosiła pracę nad pierwszą graficzną przeglądarką. Ponieważ zostało to już trochę spalone. To nie będzie konkursu. To nie będzie konkursu. Będzie na następnym slajdzie. Dokładnie. Więc czy ktoś może powiedzieć, jaka to była przeglądarka? Jak to używał? No, jest trochę osób. Dobrze. Mozaik była przeglądarką, która powstała na trzy systemy. Na Unixa z systemem X-Window, dla Microsoft Windowsa 2 coś też i dla, nie, 3, bo 2 coś nie znaczy, miało chyba obsługi sieci TCP. W Windowsach pierwszych nie było TCP, więc TCP się pojawiło. I na Macintosha. W 95, Windows 95 się pojawiła implementacja pierwsza TCP, we wcześniejszych wersjach. Nie, 3.11 tak. 3.11 trzeba było sobie specjalne dodatkowe oprogramowanie ściągnąć. A, Trumpka. Trumpet Winsock chyba tak. To się tak nazywało.
No tak, ale to było jakby twór taki no, dodatkowy. Można było oczywiście korzystać z internetu, ale no trzeba było mieć dodatkowe oprogramowanie. To samo dotyczyło oczywiście DOS-a. Tak? Też trzeba było mieć no, implementację TCP, żeby cokolwiek uruchomić. No dobra, skoro mamy starą przeglądarkę Mosaika, wersji nawet nie wiem której, ale na pewno starej, czy ktoś może powiedzieć, co zostało z tej przeglądarki do najnowszego, nie wiem, Chroma, Google'a, Firefoxa i tak dalej? Został pasek, w którym się podawał adres, co prawda teraz ginie, ale nadal jest. Zostały przyciski do przodu, do tyłu, czyli cofające się pomiędzy stronami, przeładuj, drukarka, otwórz, zapisz, tego typu rzeczy. Czyli tak naprawdę, no plus okienko, na którym jest renderowana strona. Tak naprawdę to coś, co zostało stworzone, mozaik, który został, jego graficzna struktura zrobiona w latach 90. i nie ma reklam. A no i nie ma słoneczka na dole. Dokładnie. Zostało do tej pory. Wszystkie najnowsze przeglądarki wyglądają tak samo. Mają te same przyciski, może nie te same graficznie, ale spełniające tę samą funkcję, tak samo są zbudowane. Co z tego, że przyciski i pasek są na dole, na górze, po bokach lub kolek, ale są tym samym. Skoro mówiliśmy o konkursie, to zrobimy konkurs. No właśnie. No niektórzy... widzę, że miała być taka zagadka, a to wszyscy używali, tak? A nie, nie, będzie zagadka. Jaki działający serwer Gofera jeszcze jest w Polsce? No właśnie. Jest jeden, znalazłem, nawet tutaj przygotowując się do prezentacji, znalazłem jeden, który odpowiada. Okazało się, że niestety przeglądarki już nie bardzo sobie radzą z tym protokołem. Natomiast no jest i działa. No właśnie, pytanie. O, właśnie, kto powiedział ICM? Kto powiedział ICM? Będzie nagroda. Kolega wygrał nagrodę. Okazało się, że Gofer ICM edu.pl całkiem jeszcze ma się dobrze. Co prawda tam jest podpięty chyba zasób jakiś FTP, więc nie ma już takich treści, jak kiedyś można było przeglądać, ale no, okazało się, że jest działający. No ja osobiście zacząłem przygodę z internetem właśnie od Gofera i to co zdjęcie, które tutaj jest wklejone, to jest z takiego klienta pod DOS-a śmiesznego. No, wiadomo, że czasy się teraz zmieniły i wygląda to teraz nieco dziwnie, ale kiedyś było to naprawdę na początku lat 90. Myślę, 90. że musimy trochę przyspieszyć. Trzeci, czwarty. 91 rok. Został stworzony Gofer. Niestety nie uzyskał popularności. Dlaczego? Nie, ponieważ w 93 roku CERN ogłosił, że www będzie dostępne dla wszystkich za darmo, ze pełną specyfikacją, a Gofer dwa miesiące później powiedział, płaćcie mi. Znaczy, tutaj ktoś powiedział, że nie było obrazków. Były, tylko jak się najechało na jakiś tam link, to chyba można było ściągnąć ten plik jakoś tam niezależnie. No dobrze, to przejdźmy trochę dalej, bo mamy następne dwie minuty. Rok 89. Kończy nam się lata 80. Mamy protokół trzech chusteczek oblanych ketchupem, stworzony przez dwóch miłych panów. Znaczy, no, tak jak powiedziałem, z routingiem był ten problem, że trasy routingowe były statycznie rozsyłane, w sensie w postaci plików. I węzły sobie no, rutowały. We wczesnych implementacjach Linuxa pamiętam, żeby zmienić coś w routingu, trzeba było plik route.c wyedytować i tam dopisać odpowiednią linijkę, żeby ustawić routing. Więc no, okay. Mamy zaczęło być to dosyć uciążliwe. Ktoś, kto dwóch ludzi wymyśliło sobie protokół trzech chusteczek, został puszczony.
Dlaczego ten slajd jest? Dlatego, żebyście wiedzieli, kiedy tak naprawdę to coś zostało stworzone. Więcej można powiedzieć na ten temat Łukasz Bromirski, bo on dokładnie wie, co to jest za protokół. My to nazywamy bardzo groźnym protokołem. No dobrze, kończąc, troszeczkę już przyspieszając, mamy 30 kwietnia 1995 roku. Panowie odpowiedzialni za fundację NFS stwierdzili, że już kurczę, trochę za wolno i za drogo nam wychodzi, a może byśmy oddali to w prywatne ręce. Może by prywatni zrobili trochę lepiej. No i nagle się okazało, że trzech operatorów, czterech tak naprawdę, stworzyli szkielet pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem Stanów, który był szybszy, lepszy, tańszy. Między tymi operatorami ruch był wymieniany w kilku miejscach. Te miejsca nazywały się NAPami, Network Access Pointy, czyli miejsca, gdzie był dostęp do sieci, gdzie można było się wymieniać tymi danymi, informacjami przesyłanymi w tych sieciach. I to jest rok, pamiętajcie, 95. Co było w roku 95? GoldenEye. I następna zmiana pokoleniowa, Pierce Brosnan, młodszy, piękniejszy, tu bym się kłócił, był wtedy na topie. Ale tak naprawdę oddaliśmy w ręce prywatne. Operatorzy zaczęli świadczyć już swoje usługi na tych łączach, na tym szkielecie. I co powstało? Ktoś mi powie? Powstało coś takiego. To jest mapa internetu. A jakieś 10 lat temu. Ten pliczek można gdzieś tam ściągnąć w bardzo dużej rozdzielczości i go tak powiększać aż do skutku. No tylko trzeba mieć dużo też pamięci w komputerze. To tu jest takie powiększone do pewnego poziomu. W każdym razie generalnie to powstało. To coś. Tak, dokładnie. Galaktyka to jest internet. To jest ilość tych połączeń między sieciami. Czyli coś, co powstało w latach 50., 60., 70., coś, co składało się z kilku połączeń 75-bodowych, nagle zamieniło się w gigantyczną, splątaną sieć wielu połączeń. Skynet. I teraz ktoś, powiem tylko jedno. Ile osób chodzi na koncerty? 3. Ile osób siedzi przy... 4. Ile osób siedzi przy internecie? Miliony. A to, co powiedziałem na początku. Lata 60., Janis Joplin, Woodstock, 300 tysięcy osób bawiących się, cieszących, radujących na koncercie. Kilka osób przy komputerach. Rok 95., rok 2005, na koncertach 3 osoby, przy internecie, przy gadu-gadu 300 milionów. No dobra, 100 milionów, 10 milionów, jakkolwiek. Mamy zmianę od wolności, Janis Joplin, i od porządku do nie powiem czego. Dobrze, ponieważ tak naprawdę to możemy sobie przejść. Tam to będziecie mogli sobie poczytać. Czy tutaj były takie jakieś slajdy o tym, jak to się później świat miał z internetem i jak to się w Polsce działo, ale już nie mamy czasu na... No ale tak naprawdę, czy to jest koniec? Prawie koniec, ponieważ mamy konkurs, czy możemy poprosić panią. Tutaj zebraliśmy wizytówki od tych państwa, co tu byli i słuchali niestety nas. I teraz prosimy tutaj o wylosowanie jednej z osób. Ja tylko jeszcze zapytam, bo może ktoś z państwa nie zdążył wrzucić wizytówki, jak podchodziłam. No jeszcze jest parę. Czy mamy nagrodę? Jeszcze pytanie. No teraz mamy, wszyscy tam chcą wrzucać. No właśnie, jak prosiłam, to nikt nie chciał. Sępy. Tak, to jest właśnie. Dobrze. Widzisz, jak fajne wakacje zrobiłem sobie.
Kurczę, nie, za pomocą nagrody można się doładować. Tak. Tak. Ktoś jeszcze? Dobrze, to zapraszamy naszą hostessę Marysię. Przepraszam. Jak nam pani ładna na imię? No nie do końca Marysia, bo Agnieszka jest to, może być Marysia. No to ja może tak, potrzymam, tak. Wyrzucimy, wyniesiemy. Ja nie patrzę, nie jest nic przyklejona. Pan Kamil Chmura. To zapraszamy pana Kamila. Dziękujemy, moje gratulacje. Tak, tak. No i mamy jeszcze dwa slajdy. Chcielibyśmy powiedzieć, że my też mieliśmy swoich bondów. Czy ktoś może powiedzieć? A ten drugi? To nie jest Brunner. To nie jest? Brawo, Stirlitz. Czyli tak naprawdę Wiatrzysław Tichonow. Ale też mieliśmy swoich bondów. To co, mogę podziękować tylko i przepraszam za przedłużenie. Nie gniewamy się, myślę. Nikt się chyba nie gniewa. Proszę? Dziękujemy serdecznie.